Okej, ja jestem Zriel, witajcie w kolejnym odcinku, no w kolejnym, wróć. Witajcie w pierwszym odcinku z Crisis Warhead. Jest to samodzielny dodatek do Crisisa 1, wydany mniej więcej rok po premierze, jak widać. No i dobra, zacznijmy grę. Jeszcze nie sprawdzałem, jak to chodzi, znaczy przyciszyłem tylko trochę dźwięki i to wszystko co robiłem, nawet nie odpalałem nic. A zagrajmy na 75 delta 100% poziom trudności. Zagrajmy na normalnym oczywiście. Wow. Tu się nawet wyświetla, jakie są zmiany. Dobra, okej, okay, lecimy. Normalny poziom. To było ładne. Okej, żadnych dialogów. Koreańczycy się czają. O! Chciałbym osiągnąć taką płynność w zmianie tych wszystkich trybów. Granatnik. Tak. Piękne. Nie, póki nie ma żadnych dialogów, to ja mogę. Mam wrażenie, że mogę się odzywać. Chyba zaczynamy. Chociaż kto wie? Czy to... O, Vitol. VTOL. Lecicie tam. Oj. Dobra, nie wiem co to było. Tylko takie. No, Crisis Warhead. Spoko, że mają napisane Crisis Warhead na tych swoich samolocikach Vitol. Ale mimo wszystko. Call me Ismael. Jak z tym jest czasem? Okej. Okay. Mniej więcej 3 minuty mi się wydaje, ten odcinek już ma. Lagoon. Dobra, na wstępie mogę powiedzieć tylko tyle, co przeczytałem, czyli naprawdę szczątkowe informacje. Z pudełka. To jest no, samodzielny dodatek, tak jak już powiedziałem, w którym wcielamy się w sierżanta Stikesa. Sykesa. I on ma na celu, to jest jego tajna misja. I on musi w czasie tej misji zapobiec przejęcia broni zagrażającej ludzkości przez właśnie, nie wiem, przez wrogów, tak to jest szeroko ujęte. No i no, z tego co widziałem już po opcjach, nie jest to też zwykły sierżant, ma on też kombinezon, ale jak to wygląda w praktyce się zaraz okaże. Precursors 2 and 4 isolated. Damn it. The proxy's redlining on 3 trigger detection algorithms. Initiating AI bypass procedure. We've still got live precursors. I've got no choice. I think we've got a code blue.
Okej, okay, nie wiem, czy ten czarny ekran jest zamieszany, czy nie. Chyba tak. Spoko. Psychol, dawno się nie widzieliśmy. So you're Raptor team? Yeah, what's left of it? We need to get you out of the open. Rally point is any cover we can find in that ridge. We got enemy inbound from all other directions. Ha! This is Bravo 1-2. We've got Raptor. All Whiskey Tango elements KIA. Czyli my jesteśmy po prostu psycholem. Spoko, bierzemy sterownik przeziernikowy na statkę techniczną. That's the ridge through there. We'll buy you as much time as we can. See you at the victory parade, sergeant. Spoko. Nie spodziewałem się, że będę grał psycholem. Dajcie mi moment. O. Sierżant Sykes dla mnie to był taki po prostu normalny koleś jakiś, a to jest widać. Nie jest on normalny. Tak, to można się było domyślić. Cóż on sporywczy. A, nie. Gdzie tu się to robiło? Dajcie mi moment, bo mi się coś chyba przestawiło. Nie to. Co ja zrobiłem? Opcje sterowania. Broń. Rozglądanie to. O! Ale nie, chcę właśnie broń. Tryb strzelania, menu własnych ustawień, poprzednia broń, jak to wizor, interakcja, szybkie menu skafandra, myszka 4, czyli to było na, no właśnie, to było na rolce, a mi rolka nie do końca działa. Uhu. Tak, ustawiłem sobie kobietę w skafandrze. Ale dla odmiany idziemy na armorze. Spoko, że nie wszystko tutaj przetłumaczyli, to było niefajne, ale do podaj swój status. Psycho, Emerson, you're back online. Looks like an EMP bomb disabled your suit. What's your status? I'm okay. Are you getting this? I saw this back where we landed. You know the outcome? You believe this? Something's here! Stop this! I saw what happened to that boat, but I thought it was just an anomaly. I'm going to pass this intel along to the DIA, but for now, continue with your objective. Link up with Sierra team and be their ACM for the airstrike. No. Całkiem nieźle ten głos się spisuje. Sierra lead, bearing 270, Angel 7, target is 16 and closing. Copy Sierra lead. Be advised, we're experiencing significant radio interference. Suspect KPA music. Copy that. Beginning final approach. Oh yeah! Finally get to see some action on this trip. Fangs away, Sierra 2. This is strictly hit and run. You copy? Yeah, I copy. O'Neill, dobra. Nie wiem, czy to są nasi, czy nie.
Oj, o, teraz mam strzałki. Uśpi. Aha, musimy się przeładować, dobra. Nie, to nie ma co. Sierra Team Command, be advised, Raptor will be your ACM on this mission. Raptor? I don't suppose I have a choice in this, do I? Fucking hell, I knew it. Sean O'Neill. Sierra lead, deploy 7, over. Roger that. Okej, okay, teraz jeszcze jeden jest. To bierzemy seryjny. Ustawmy sobie tłumik. Okej, okay, ale... Chciałem, tu, gdzieś. Dobra, nieważne, lecimy. Daleko mam? Nie mam daleko. Tu, jeżeli chcecie wiedzieć, to ustawienia moje w tym momencie graficzne, wszystkie statystyki, wszystkie możliwe opcje są ustawione na tryb gracz. Nie ma tutaj niskie, średnie, wysokie, jest tylko gracz. Nisk jest. Drop on lead, over. Roger, command. The KPA will soon be isolated. Now we need to neutralize their base of operations at the beach resort. Head there and be ready. Bombs away. Affirmative. Wygląda to tak, że jest niski, później jest. Hot damn! Później jest gracz. A... Sierra lead. New orders from JSOC. Reallocating Sierra 2 for ground support role. Roger, command. Negative, command. Send Sierra 3. Sierra 3 has already been allocated. What she means is your gin-soaked ass is surplus to requirements. But you wanted action, Sierra 2. Well, now you've got it. Yeah, okay. Ground support. I copy. Sierra 2, command. Priority is target acquisition and neutralization. Secondary is recon. Keep your comm cam rolling. Yes? I've detected the Korean Milnet. Access their tactical network and let's see what they've got cooking. Okay. With a bit of luck, we might be able to pick up more than just intel. No spoko. Czy gdzie mam iść? Tam. W tamtym kierunku gdzieś. Nie mam tego na mapie, no. Co jest? Szkoda. Czyli tu miałem iść. Spoko. Jest tu to? A tak. Tak, nie ten tryb chciałem, bo chciałem go z kolby walnąć. O, na szczęście nie ma tych helikopterów. Ale go wywaliło. Nie, znacznie lepiej mi się gra na razie. Znaczy, póki nie ma spadków FPS-ów, to jest ok. Zawsze. O, automatycznie podniósł. Miny. Dobra, tego nie było w pierwszej części. Tu są gdzieś. O. Już. O, tu gdzieś jest. Nie, rozgrywka na razie. Na razie to jest łatwe i mi się jakoś tak przyjemniej gra. I powiem wam, że zrobimy to do... Tutaj już będzie w miarę... Kurde, gdzieś tu się wstawało. Na Z. Na kontrol. Nie, na Z, na C. Nie. A, gdzieś tu się wstawało z tych kusek. Z, 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 Z. O! Spoko. Ja nie chcę, ja chcę na armorze być. O, tu jest to samo. Aha, spoko. Ogarnąłem teraz. O,
teraz się podniósł. Czyli trzeba było to po prostu przytrzymać. A teraz gdzie ja mam iść? Tu? Tak, to jest ten. Chciałbym ten odcinek zrobić tak, jak planowałem w pierwszej części, czyli tylko te. Okay, I've got a lot of traffic in these reports, but the key points are: one, a political officer from Pyongyang called Colonel Lee is running this operation. Two, he recently requested a special delivery from Yongbyon-kun. That's their main nuclear research site. Exactly. I need to take this higher, but consider this your top intel target until we have clearance on how to engage it. No spoko. Now this is interesting. We've received reports from Team Idaho of a Korean propaganda station flooding their channels. The Korean Milnet pinpoints the source here, close to your position. Add it to your secondary targets. Copy command. Pojadę sobie tym autem. Wydaje mi się, że będzie szybciej. No, mam ich gdzieś. No, kolejny save point. Tu gdzieś co jest. A, tu co jest. Cofaj. Gdzie mam jechać jeszcze? O, propaganda jest tutaj. No. Spoko. Fajnie, że można samemu jeszcze obsługiwać ten karabinek. Tak, jadę tą propagandę załatwić. Keep clear of that roadblock, psycho. I'm gonna lay down some ordnance. Spoko. Just don't make me another friendly fire statistic. Now that's a hit. O, o. Przegrzał się. O, ale go wywaliło. Nie, to jest trochę przegięte, tak mi się wydaje. Tam jest jakaś blokada. No my lecimy tu. Trochę auto się dymi już, ale da się to przeżyć. Kulturalnie, grzecznie podjeżdżamy sobie podjazdem pod samą bazę. Wychodzimy. Tam. To cały czas chodzi. Dobra. Już? Dobra, co ja mam sobie zrobić teraz? Zniszcz ją. To nie. To się może przydać. Teraz. Walniemy sobie jeszcze gdzieś tu. Cofniemy się i walnij. Już. Airwaves are clear again. Team Idaho are sure to relay their thanks. Spoko. To czy... Aha, w ten sposób. Spoko, rozumiem. Może jak, mogę jakoś zmodyfikować? Pistolety, znaczy tu Miki chce, o. FYA, za co? O, mam, drugą broń będę miał. A tu co mam? Amunicja. Fajnie, że amunicja się automatycznie podnosi. Jeżeli nie mamy jej pełnej. I lecimy. O, tu jest jakiś koleś. Wiesz? Dobra, to sprawdzimy jeszcze tutaj sobie, skustomizujemy, póki mamy chwilę. Szturmowy? Mogę mieć tu inny? Mogę mieć szturmowy. Bierzemy sobie innego jeepa. No, nówka sztuka nie śmigana. I jedziemy do nich, do tej bazy. Wow! Nie, wydaje mi się, że to po prostu, to co teraz robimy tym psycholem, wyszło po... znaczy to jest... W tym momencie jak się rozdzieliliśmy, jak psychola coś zabrało i my tak po prostu sobie podróżujemy teraz psycholem, a Nomad grał z prorokiem, znaczy Nomad był z prorokiem, a psychol został sam, no i... To... I to jest chyba opowieść o tym, co się wtedy działo. Dobra. Aha, spoko, ja się wbiłem w sam środek drugiego obozu.
Robimy tak. No już uciekł. Ale tu jakiś biegnie. Tam tego nie widać, nie? Tam gdzieś przymyka. Dobra. Mimo że to było takie trochę nieplanowane i samobójstwo, no takie nieplanowane i samobójcze, no to było takie samobójstwo, można powiedzieć, to udało się to przeżyć, no chyba, że tu mnie jakoś z tej mu przeskoczył. Nie wiem, coś bardzo ich odrzuca. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Aha, tam dostajesz czegoś mocniejszego chyba. Już? Okej. Okay. Mamy sobie jeszcze jednego save'a. Jednak Crysis jedynka, ta podstawka mi czegoś nie uczyła. Czego jeszcze? Teraz nie mojej broni. Nauczyła mnie, żeby save'ować w miarę często. O, będziemy z tym chodzić. O. Mogę przeładować? Nie. Tu trzeba użyć siły? Nie. Normalnie, okej. Okay. O, jestem bez... Psycho, can you track that helicopter? No, ogarniam to, co tu chodzi teraz. Jak będę spamował tym, to się przełączy na... Okay. Sierra 2 was able to relay images of the target. It's a shielded cask for spent nuclear fuel. The KPA are known to co-opt those casks for carrying nuclear warheads. We've got a situation here. Okay, two soft tops incoming. Don't fuck this up. I'm detecting a direct link to nearby reinforcements. Following behind, I've got another soft top diverting onto the beach, and an APC pulling up the rear. I'm also tracking two troop carriers and a KPA chock. But what the hell? Just tear up the whole damn resort. Nawet nie wie, jak bardzo jego ogień był celny. Chociaż trafił mnie. Właśnie zauważyłem, że jak się na przykład naciśnie parę razy spację, to jest chyba to, co ja sobie włączyłem. God damn. I co teraz? Zginij. Co ja mam teraz zrobić? O'Neill, listen up. I wasn't planning on going solo. I need munitions. What you got? Okay, wait one while I access their milnet. Got it. There's a huge stash of explosives at the beach bar. Oh. KPA trucks are pulling up onto the beach. Maximum armor. Yo. Shit, szturmowiec? Nasz czy ich? Ich. Mam miny przeciwpancerne. Przeciwko szturmowcowi. I'm gunning for the restaurant. Keep clear. O, gdzie jest restauracja? Aha, czyli muszę stąd uciekać. A nie, tam. Dobra. To nalaj się. Dobra. Present from Uncle Sam. Okay. Present from Uncle Sam. Oj. Ha, biegniemy z kosem, nie trafisz. Nie trafisz. Słaby. Słabiak. Po prostu. O, odszedł. Co ty myślisz? Co wy myślicie? A, masz w stół. Okej. Można by tu save'a w sumie walnąć. Tak też zrobię. Spróbujemy z tych. Hehe.
Ale fajne. Jakie wiertarki! Ale spoko. Stypował na taką bliską odległość. Wow, Ziki Rambo mode. Okej. Heads down. Shit. Jeszcze jeden safe. I teraz już na spokojnie ich. Tamten padł. Ten też, tych dwóch też. Tam ktoś jest. Z rakietnicą, no ale no dobra, zasłoniłem się. Spoko, co to jest BWP mi powiedz. Aha, to on strzela do mnie. No to spoko. Co ja mam zrobić? Co macie w tym składzie amunicji, bo ja nic nie widzę. O, kraby! Przydałoby się jednak wyczaić tą amunicję mimo wszystko. Ale jak na razie jej tu nigdzie nie widzę. Odcinek ma już pół godziny. Chyba. No dobra. Trochę się wlekę. Wlekę. Tu jest jakiś koleś chyba. Już strzela. Ha! Dobra, zrobimy sobie tryb siły. Coming in for the boathouse. Watch for shrapnel. On jeszcze żyje. O, spoko. You still got KPA in the beach bar. Już. Maksymalnie prędkości, tego co widzę, to również szybciej się można poruszać. Weź wyrzutnię rakiet. Mogę wziąć. Nie chcę w miny. O, wyrzutnię rakiet. Teraz mi dajcie ten BMD. Nie wiem. Tam. Jeszcze dycha? Nie. Dobra. Aha, bo baza jest gdzieś indziej? Nie, ja jestem w bazie już. Tylko tam jacyś kolesi biegną. A właściwie to jeden koleś. Znowu coś strzela. Ma się tu coś ciekawego jeszcze. Ładunki wybuchowe. Ooo. Spoko, zespomowałem sobie. Claymore! Aaa, Claymore! Nie wiem, czemu się tak cieszę właściwie, ale nie miałem jeszcze Claymore'ów. A to są te, dobra. Czy coś jest? Nie ma. Armor. CKM. Jakiś FY, a tu jest FY. Albo FY. Dobra, przebiegnę się teraz szybko. Bo gdzieś tu jeszcze ktoś powinien siedzieć. Zabiegnę drolizy i posiłki. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, gdzie te całe posiłki siedzą. To może być problem. Ale dobra. Tu jest plus miny przeciwpancerne.
Dobra, chyba nie ma sensu ciągnąć tego dalej. Chyba, że jakoś teraz szybko wynajdę. No. Tu są. A spoko. Jak tu są, to ich zaraz wykoszę. Last call at the bar. Okej. No to ja wam po... The beach area is still hot. No bo tu są gdzieś. Jak patrzę na nich, na wprost ich nie widać, a jak tak patrzę, to ich widać. Okej, okay, jesteśmy na Cloak Engaged. Cloak mi się wyłączył. Great job, Psycho. I think we're done here. O! Co to jest? Dum. Tally on three bandits, bearing 150, 25 at Angels 4, 50 right. Spiked! Deploying CM! Breaking right! Come on, come on! Jezu, ścigają ten samolot. Jinking left! Try to shake this! Shit! I'm hit! Left engine gone! To naszego konia. Sierra 2 is down. I say again, Sierra 2 is down. No, smutne. O, już koniec tamtego, spoko. No to było takie szybkie. Nasze szybkie, zależy dla kogo. To tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, cześć.